Ten ark jest pierwszą w pełni filerową historią, która nie wlicza się do głównego opowiadania. Panuje przekonanie, że filery są po prostu kiepskie i nie warto ich oglądać, dlatego ja zrobiłem to za was, byście wy nie musieli i zobaczymy, czy faktycznie da się zasnąć oglądając te odcinki. Zaczynajmy. Ewidentnie widać, że to filler, bo Idate na początku podrywa Sakurę. Fajnie Sasuke wydedukował, że jest on szybki, zanim w ogóle to się okazało prawdą, a także więź pomiędzy Naruto i Idate jest taka, że niby się nie lubią, ale muszą współpracować. Można było też tutaj dostrzec figurki znanych nam przywołańców, spoko easter egg. No i ostatnim plusem jest to, jak Sasuke badasowo złapał rękę No Name'a, a potem skopał im tyłki. Z minusów to czysta kopia, zielonowłosy posiadał parasol jak gość na egzaminie na Chunina, a Idate ciężarki jak Lee. No i wysyłanie trójki nieogarniętych geninów na eskortę człowieka, nie wiem czy to dobry pomysł. Niewiadomych tutaj nie zobaczyłem, a odcinek oceniłem na 7. Ogólnie to tutaj widać zło płynące od wyżej postawionych, co przypomina mi trochę Gato i jest to dobre. Gość stwierdza, że jeśli Idate nie wygra, to rodzina szefa zostanie zabita. Drugim plusem jest o dziwo Sakura, która fajnie podniosła wielki obiekt statku, żeby rozwalić kilka klonów. Jest to niestety też minus, jako że nie powinna mieć ona takiej siły na tym etapie, bo skąd? Również backstory Idate jest trochę typowe. Do tego podobno to wyścig miał być szybko, a Naruto dogania Idate i biegnie obok niego. Z kolei na statku Naruto stwierdza, że został chuninem, co jest wprowadzeniem w błąd, choć jest to spowodowane tym, że manga jeszcze nie była na tym etapie, by stwierdzić to w 100%. Kolejną rzeczą jest Sharingan, który odróżnia klony. To nie powinno tak działać. No i w końcu głupota Sasuke, który chciał użyć katona, gdy z nieba lał się deszcz ropy. Ogłupienie postaci niepotrzebne. Z rzeczy, których można nie wiedzieć, to to, że Sakura w przyszłości będzie miała rzeczywiście taką siłę, by podnosić super ciężkie obiekty. Odcinek także oceniłem na 7 pomimo wielu minusów. Plusem jest sprytne wykorzystanie Rasengana w wodzie przez Naruto, jednak jeszcze niedawno miał problemy ze stworzeniem jednego, a teraz zrobił ich kilka. Znowu widać, że kopniaki w tym anime są bardzo popularne, a także dobry był, jak Aoi solował sam drużynę siódmą. Z minusów natomiast to, że przynajmniej Naruto potrafił chodzić po wodzie, co zresztą pokazał, więc po co w ogóle pływali? Też dziwnym trafem Tsunade dała im akurat antidotum na tę konkretną truciznę, którą miał Aoi. No i w końcu część historii Idate jest dosłownie kopią historii Naruto, tylko z innymi przedmiotami i osobami, co zresztą zostało wręcz tu pokazane, choć dla mnie to żaden plus, a bardziej brak pomysłu. Niewiadomych nie uświadczyłem, a odcinek oceniłem na 7,5. Bardzo mi się podoba postawa Aoiego, który jest badassem. Wkurza go jakiś leszcz, to go dusi, a gdyby fikał dalej, to by go zabił. Tak samo spoko jest ten miecz świetlny Tobiramy i w sumie szkoda, że jest niekanoniczny, bo mógłby mieć potencjał. Ibiki był torturowany i się nie dał, co zresztą pasuje do jego postaci, a z kolei pojedynek pomiędzy Aoim a Sasuke jest też spoko, jako że nie jest to tylko walka ninjutsu, ale też nasz antagonista ciśnie mu, że jest ostatnim z Uchichów i jednocześnie najsłabszym. Na to ten się wkurzył i chciał go pokonać, ale Aoi znowu sprowadził go do parteru. Piękne. Minusów nie widziałem, tak jak i rzeczy niewiadomych. Odcinek oceniłem na 8. W tym odcinku Sakura sprytnie wykorzystała skupienie czakry w ręce i nogach, żeby przystopować trochę z tym spadaniem, co uratowało ją i Sasuke. W sumie spoko, że Naruto wpadł na to, by uderzyć w pęknięcie miecza, a nie tak jak wcześniej ciągle tylko atakować na pałę. No i w końcu nienawiść i pewnie zazdrość Sasuke rosnąca do Naruto, to akurat jest w punkt, bo rzeczywiście powoli dało się to czuć w kanonicznej historii. Z minusów z pewnością spora ilość flashbacków, niby po to by zmotywować, no ale wiecie o co chodzi. Z niewiadomych nic tu nie zaobserwowałem, a odcinek oceniłem na 6. Średnio tego arku wyszło na poziomie 7,1, więc zaokrąglam do 7. Co zabawne, ten ark, pomimo że filerowy, ogólnie podobał mi się bardziej niż poprzedni. Był krótki i śmieszkowy, ale i poważny i trochę smutny. Zbity w 5-odcinkową historię, w której nie trzeba było wycinać dużo, żeby pozbyć się jakichś powtarzalnych scen, czego doświadczamy często w przydługich arkach.
Plusem tego arku na pewno jest to, że nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o walkę, ale i o podstępy, jakieś groźby o śmierci, gdy przegra się w wyścig, no ogólnie stawka była wysoka. Z minusów natomiast to, co faktycznie się dzieje często w fillerach, czyli siła wszystkich jest nagle boostowana. Tak jak Naruto robi kilka rasenganów, pojawia się dość mocny miecz, Sakura podnosi ciężkie rzeczy i tak dalej. Gdyby nie to takie nagłe zwiększenie mocy w sumie wszystkich, to na spokojnie mógłby być to kanon. No pomijając jeszcze fakt, że historie i umiejętności Idate i Aoi'ego były tak naprawdę kopią poprzednich historii, nieco zmienionych, przez co były odgrzewanym kotletem. Jeśli ktoś ogląda Naruto pierwszy raz, to polecam obejrzeć ten arc. Jeśli to rewatch, to rzeczywiście nie trzeba, choć fakt faktem, że nie niesie on ze sobą bardzo niskiej jakości. A jeśli nie zasubskrybujecie tego kanału, to Idate ucieknie z waszymi oszczędnościami. Na serio.